Dobrze. Używamy, słuchajcie, włóczki puffy. We are using the puffy wool to make something out of it. Będziemy robić szaliczek, taki dla dziecka, bo mam taki ładny, żółciutki kolorek. Odliczamy sobie 10 pętelek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Czyli taka szerokość szaliczka chyba Okay. dla dziecka będzie odpowiednia. So we're making a scarf for the kid, and you can see Annie has just counted 10 loops. Mamy 10 pętelek i teraz sobie będziemy od tyłu przekładać i zawijać. I robimy to palcami, nie używamy żadnych drutów. Czyli tu mamy początek. Czekaj, czekaj, czekaj. Ustawiamy do góry. I cyk. I przekładamy. Czyli 11 przez 10, tak? Tak. I znowu so, od tyłu. 11th loop goes through the 10th loop. Now the 12th loop goes into the 9th loop. Tak. And so on. Dokładnie. To nawet się nam samo jakby już podchodzi. Kolejne pętelki. Wyciągamy sobie, żeby nam się tutaj nie pogubiły. So each and every following loop goes into the previous one. Kolejno. Patrzymy tylko, żeby nam się te pętelki nie zgubiła jakaś pętelka. Tak jak robimy na drutach drutami, to tutaj robimy paluszkami. Już po prostu mamy gotowe pętelki. Wełna jest bardzo mięciutka, bardzo przyjemna, naprawdę. Taka miziasto-kiziasta. Fluffy, fluffy sheep. Jest to polister. Dobrze, mamy drugi rzędek. Na razie nic nie widać, tak? Na razie dopiero ta konstrukcja wygląda mniej więcej tak. Teraz sobie bierzemy kolejny i znowu przekładamy. I cyk, i w górę. Wyciągamy sobie ładnie. Mamy dziurkę. I kolejną. So now the third row goes into the second row loops. I kolejne. Jest naprawdę bardzo milutkie, ale jest to bardzo fajna zabawa. To w sumie dzieci mogą sobie robić. Bo nie wymaga żadnej filozofii. Pewnie jakieś bardziej skomplikowane kształty wymagałyby większej wprawy. Ale ja to robię pierwszy raz. I kolejne. Zobaczcie, jak to w ogóle szybciutko się robi. Fluffy sheep. Tak. I kolejne. Chcę z tego też zrobić obłuczkę na poduszkę, ale z innego koloru i chyba wydaje mi się, że do tego będzie potrzeba troszeczkę więcej włóczki. Ale jak zobaczę, jak mi pójdzie z szaliczkiem i też ile weźmie wełny. O, proszę bardzo, już mamy trzeci rządek. O, wygląda to w tej chwili tak. Pokaż. Już mamy jakiś kształt. Aha. Mięciutki. Yes. I want to touch how soft it is. So here's three rows. It goes very tak. fast. I lecimy znowu z kolejnym rządkiem. Czy jakbyśmy chcieli szerszy szaliczek zrobić, to więcej. To więcej odliczamy więcej. So if we wanted to have a longer, or sorry, if we wanted to have a wider scarf, we could go more than 10 loops. Dokładnie, to już możemy sobie obliczyć ile chcemy. Możemy zrobić szeroki szal i mieć na przykład 30. Oczek. Można kocyk zrobić. Można kocyk zrobić, tylko wtedy trzeba, ja mam tylko jeden motek. Dużo, pełny. Dużo włóczki wtedy dużo trzeba. Dużo włóczki wtedy pójdzie na pewno na to, a ta włóczka też nie jest taka tania. Ale jest bardzo przyjemna. Tak jak mówię, to jest na pewno bardzo fajna zabawa dla dzieci, taka też twórcza. A ja bym się chciała też z tego nauczyć robić bardziej skomplikowane
Majteczki. Rzeczy, nie majteczki. Staniczek. Nie staniczek. Tylko bikini. Albo jakieś pluszaczki. No zobaczymy. Co tam jest z tego wyjdzie. Torba też mogła być z tego przyjemna. Ale tak jak mówię, drugie co bym chciała zrobić sobie obłóczkę na poduszkę. Tylko czarną albo kremową. I zobaczę, jak zorientuję się po tej ilości włóczki, ile tego jest potrzebne. O, i już lecimy kolejny rządek. Zobaczcie, jak to szybko idzie. Przekładamy. Przekładamy. Patrzymy, czy nam nie uciekają. Właśnie to jest niesamowite, że te oczka w ogóle się nie gubią. One nie uciekają. W normalnej włóczce jednak trzeba bardzo uważać, żeby nam oczko nie spadło z drutu. Bo wiecie, jak to się kończy, że oczko ucieka, trzeba potem nadrabiać. Co, może złapiemy potem, jak już będziesz dalej, tak, a teraz myślę, se puśćmy. Tak. As you can see, the scarf is coming along very quickly. So it's like 20 minutes of work maybe now. Even less. Even less. It's very nice. It's really so soft and fluffy. Fluffy, fluffy sheep. Powiedz coś jeszcze, mamucha. No, śliczny. Bardzo miły. Zobaczymy, jaka wyjdzie długość jednego motka. Właśnie. Na 10 tych, bo może się okazać, że wyjdzie dosyć krótki. No ja nie wróżę, żeby wyszło. Próci. Nie, nie, no nie prócz, tylko można dokupić drugi motek. A no, w sumie można. I można zrobić takie rasta colors. Czerwony, zielony. Nie, nie, rasta, ja nie mówię. Nie? To jest bardzo przyjemne. Fluffy sheep. Okay, check this out. The scarf is really going quick. How long have you made it for? That's like 60 centimeters. No, but how long have you been doing it? 15 minutes? No, longer. Longer? About half an hour at least. No, może. Jedno co, że te no, co się dzieje? Się zawijają do środka, bo to jest tak jakby ściek ściągaczowy. Więc w sumie można było zrobić węższy ten szaliczek, bo on so, w efekcie się zrobi taki rulonik. What's happening is those the sides are rolling inwards. But as you can see, the scarf is going real quick. And it's nice and soft. Very, very lovely. Alright, so the scarf is almost done. Szaliczek już prawie gotowy. Tyle nam wyszło. Teraz ostatni rządek. Zaraz pokażemy całość. Ostatni rządek jest przeplatany. I teraz będziemy zakończać. Zaraz zobaczymy, jak mi to wyjdzie pomieszczenie. I teraz tak, żeby zakończyć, musimy, tak jak tradycyjnie zakończaliśmy zwykłą robótkę, teraz przeplatamy. To jest brzeżne kółeczko, poprzednie i cyk. I poprzednie. So that's how you do the finish. I poprzednie cyk. Czy to z dobrej strony robimy? Na pewno z dobrej. Nie, chyba ze złej. Ze złej, przepraszam. Musimy się cofnąć, czyli... Dobrze. I z tej robię. Tak, z tej. That's how you finish. So you twist the one with the next loop. You put it through. So a nice fluffy homemade scarf is almost ready. Teraz to trzeba jakoś tutaj ukitrać. To możemy
Jeszcze sobie tutaj tak dopleść, żeby schować ten dzyndzyk. Tak, żeby tą końcóweczkę. No, przeplatamy sobie. Tak. Tak. I taki się nam warkoczek jeszcze na boczku robi dodatkowy. Bo już nie mieliśmy 10 pętelek, już by mi nie starczyło, żeby przełożyć jeszcze jeden rządek. Elegancko, teraz musisz zademonstrować. Ciągniemy. Pokaż, jak długa jest Już. ten szalik. Show how long it is. Ale za szeroki, bo to się It's nice. marnuje. O, właśnie, pokaż. O, no No, świetnie. ale fajnie, ale nawet przyjemnie. Bardzo ładny. Można sobie tak ciachnąć na raz. Bardzo przyjemnie. No. Bardzo miłuś. I milutki. O, rzeczywiście, mięciutki. I na pewno ciepły. Cieplutki, no, bardzo przyjemny. Fajnie.